6 przedmiotów, które zapominamy czyścić podczas sprzątania. Drewniane deski do krojenia nie można czyścić całym płynem do naczyń. Od czasu do czasu wymagają dogłębnego czyszczenia. Przekrój cytrynę na pół, a na deskę wysyp trochę soli. Następnie zacznij szorować cytryną deskę. Rób to tak długo, aż sól zacznie się rozpuszczać. Przepłukaj ją wodą, gdy skończysz. Do zaimpregnowania deski użyj oleju kokosowego. Ten naturalny sposób sprawi, że usuniesz z niej brzydkie zapachy, a drewno będzie ładniej się starzeć. Żelazko również wymaga czyszczenia, dzięki temu wydłuży jego żywotność. Rozpływać po nim pastę do zębów i zostaw na 15 minut. Następnie zmyj ją szmatką z letnią wodą. Przypalone resztki tkanin i kamień powinny zniknąć. Na ekranie telefonu jest więcej zarazków niż na sedesie, dlatego powinniśmy pamiętać o regularnym myciu. Oto przepis na domowy płyn dezynfekujący, sprzęty elektroniczne. Do plastikowego pojemnika wlej wodę destylowaną i alkohol izopropylowy. Zakręć pojemnik i połóż go na ręczniku z mikrofibry. Wytnij kółko wielkości spodu butelki i przyklej go na gorący klej. Taki zestaw to wszystko, co potrzebujesz, by zadbać o czystość telefonu. Szuflady to jedno z najbrudniejszych miejsc w kuchni. Pamiętaj, żeby w nich posprzątać. To właśnie tam zbierają się okruchy i kurz. Wyciągnij wszystkie sztućce i psiknij płynem do mycia powierzchni. Dokładnie wyczyść i wsadź sztućce z powrotem. I gotowe. Brzydki zapach ze śmietnika nie zawsze jest spowodowany śmieciami. Warto raz na jakiś czas dokładnie wyczyścić dno pojemnika. Następnym razem, gdy będziesz wyrzucać śmieci, umyj też kosz. Na dnie zbierają się przykre zapachy i resztki jedzenia. Szczególnie latem warto o tym pamiętać. Samo zmienianie worków to za mało. Na szczotce zbierają się nie tylko włosy, ale też martwy naskórek i roztocza. Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc można wykorzystać zwykły ołówek. Po każdym szczotkowaniu trzeba wyjmować włosy. Raz na miesiąc warto umyć je wodą.